Jesteśmy z liceum ogólnokształcącego z Sokółki imienia Mikołaja Kopernika. Ja nazywam się Bartłomiej Czeczko, a robiłem maszynę z Mateuszem Bidziukiem i Filipem Kisielem. Maszyna nazywa się Pulsonator 550, dlatego że w tym roku mija 550. rocznica urodzenia Mikołaja Kopernika, na którego cześć zrobiliśmy tą maszynę. Pulsonator to po prostu inspiracja od kolegi. Planowaliśmy to razem w jednym domu. Tutaj dosyć wychodziło to na spontanie. Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Improwizowaliśmy przez większość czasu. Główną przyczyną podejścia do konkursu jest po prostu chęć uczenia się na tej Politechnice Białostockiej. Cała budowa jej zajęła nam bardzo długo. Ile miesięcy? Cztery. Na pewno dużo pracy, ale jak widać się opłaciło. Zwycięstwa się nie spodziewaliśmy zdecydowanie. No skoro posiadamy już indeksy, no to na pewno wybierzemy Politechnikę Białostocką.